Od kiedy mam problemy z plecami, używamy miotły do sadzenia. Uszykuj też puste butelki. Zobaczysz, że sadzenie nigdy nie było tak proste. Obetnij dół butelki. Natnij pozostałą część w czterech miejscach, ale nie do samej nakrętki. Wytnij dwie części z czterech ścianek, które powstały po nacięciach. Powstanie dziwny lejek z dwoma dłuższymi bokami. Zrób to samo z kolejnymi butelkami. Odetnij z każdej dół i natnij mniej więcej tak samo jak pierwszą butelkę. Zaraz przekonasz się, że czym dłuższe będą te dwie części, tym lepiej. Przygotuj miotłę lub szczotkę. Może być stara lub taka, której nie używasz. Im dłuższa szczotka, tym lepiej. Ja mam akurat taką. Ważne, żeby była z mocowaniem do kija. Pozbądź się tych sztucznych włókien. Usunij je wszystkie lub chociaż te zewnętrzne. Do krawędzi szczotki przyłóż pierwszą butelkę. Zrób to tak, aby dłuższe boki obejmowały szczotkę. Krawędź butelki musi być pod szczotką. Przymocuj butelkę do szczotki za pomocą kleju na gorąco. Jeżeli używasz miotły czy szczotki drewnianej, wystarczy użyć zszywacza tapicerskiego. W ten sam sposób przymocuj kolejne butelki. Ta szczotka nie jest zbyt długa. Wystarczyły cztery butelki i gotowe. Przymocujki i idź na pole. Weź cebulki, które masz do sadzenia. Zaznaczaj dołki swoją szczotką z butelkami. Ziemia powinna być dobrze spulchniona. Nie musisz się schylać, by wyznaczać miejsca sadzenia. Do dołków włóż cebulki i przykryj je ziemią. I gotowe. Taki znacznik możesz zrobić sam w kilka minut i taki, jaki będzie ci potrzebny. Genialne, prawda? Weź rolkę papieru toaletowego i wysiej marchewkę, buraczki czy pietruszkę. Papier toaletowy wystarczy, by wysiać warzywa, których nasiona są bardzo drobne. Nie musisz kupować droższych nasion na tak zwanej taśmie. Taśmę z nasionami możesz zrobić sam. Taśma przydaje się do wysiewu takich warzyw jak marchewka, pietruszka, buraczki, sałata czy cebula. Drobne nasiona często wysiewamy do gruntu za gęsto. Osoby starsze dodatkowo mają problem ze schylaniem się. Weź więc zwykłą rolkę papieru toaletowego i porównaj do kupnej taśmy z nasionami. Nie ma na nim tylko nasion, ale za chwilę to się zmieni. Rozwin papier i poskładaj kilka listków. Kiedy już masz sporą ilość, rozłóż je w całości na blacie czy stole. Weź butelkę ze spryskiwaczem wypełnioną wodą, zwilż rozłożony papier. To, że jest on biały, to jego zaleta. Będzie widać na nim nasionka. Do wilgotnego papieru nasiona się przykleją. Dlatego spryskaj papier w miarę dokładnie. Zbyt mokry będzie się rwał. Musisz więc uważać, weź nasiona. Mam nasiona marchewki, ale jak wspomniałam, mogą to być nasiona innych warzyw. Wysiewaj je na papierze. Na papierze dobrze je widać, więc nie wysiejesz ich zbyt gęsto. I przy stole nie musisz się schylać. Większość pracy z sianiem wykonasz właśnie teraz. Papier z nasionami złóż na pół, następnie zwini go delikatnie. To jest domowej roboty taśma z nasionami. Za grosze. Nie licząc oczywiście ceny nasion. Teraz wystarczy iść na pole i ją rozłożyć. A następnie przykryć ziemią i gotowe. W tym przypadku marchewka wysiana. Nie muszę się schylać godzinami ani wychładzać się, kiedy wieje chłodny wiosenny wiatr. Ten sposób sprawdza się, kiedy masz mało miejsca w ogrodzie, a chcesz mieć piękną marchew, bez przerzedzania. Pokażę ci, jak przygotować te pojemniki do sadzenia, oderwij zamknięcie każdej wytłaczanki, ale nie wyrzucaj ich. Wlej na dno trochę wody. Możesz to zrobić w domu pod kranem. Po chwili zmiękną. Wtedy można w każdym dołku wytłaczanki zrobić otwór. Jak wyschną, są gotowe do użycia. W wilgotnej glebie wytłaczanki i tak zmiękną, ale ten sposób na początek jest dobry. Zamknięcia będą służyły jako podstawki. Nasyp ziemię do wytłaczanki. Weź nasiona marchewki. Najlepsze do tego są nasiona otoczkowane. Są większe i łatwiej je wtedy używać. Ja mam akurat zwykłe. Możesz też ten sposób wykorzystać do nasion pietruszki czy rzodkiewki. Do każdej przegródki daj po jednym nasionku. Wciśnij je w ziemię. Tak, wysiej marchewkę do wszystkich wytłaczanek. Gotowe wytłaczanki zanieś na pole. Jeżeli masz podwyższone grządki, to ta metoda sprawdzi się idealnie. Wystarczy ułożyć wytłaczanki obok siebie. Ja mam ich dziesięć, więc ustawię je w dwóch rzędach po pięć. Zasyp warstwą ziemi i zadeptaj. Możesz też rozłożyć wytłoczki w rzędach, a pomiędzy nimi posadzić cebulę. Dzięki temu plony będą wyjątkowo udane. Namocz czosnek w wodzie, aby wypuścił korzenie. Taki czosnek posadzony w ziemi będzie szybciej rósł. To sposób na błyskawiczne ukorzenienie czosnku. Na jedną główkę czosnku uszykuj jedną butelkę plastikową do ukorzeniania. Główki czosnku obierz z wierzchni chłupin, następnie nożykiem zetnij czubki ząbków... Zrób tak z każdą główką czosnku, którą chcesz szybciej ukorzenić. Nawet jeśli już wypuszcza zieloną łodygę, zetnij ją. Ten zabieg pobudza czosnek do szybszego wzrostu i przyspiesza ukorzenianie. Z plastikowych butelek odetnij górną część. Skróć butelkę i włóż do niej odwróconą górną część. Do tak przygotowanych butelek wlej wodę. Włóż do nich główki czosnku. Dolna część główki musi być zanurzona w wodzie. Codziennie sprawdzaj i wymieniaj oraz dolewaj wody. Trzymaj czosnek na parapecie, ale nie w pełnym słońcu. Po kilku dniach czosnek będzie już miał spore korzenie i wypuści młode łodygi. Po tygodniu do dwóch już jest czas na sadzenie. Porozdzielaj główki z korzeniami. Jak widać, korzenie są piękne. Włóż czosnek do miski z wodą i wsyp trochę soli. Mocz. Czosnek przez około 15 minut. Sól chroni czosnek przed szkodnikami i zapobiega rozwojowi chorób grzybowych. Potem go osusz. Jeśli chcesz, część czosnku posadź w doniczce. Może stać na parapecie okna. Takie warunki sprawią, że będziesz miał szybko czosnek w domu. Resztę czosnku wysadź w ogrodzie. Ja sadzę czosnek na gazetach. Ale o sadzeniu czosnku w gazetach opowiem w kolejnym filmiku. Dlatego śledź nas na bieżąco. Bez tego nigdy nie sać czosnku. Obejrzyj ten film, zanim posadzisz swój czosnek. Dzięki temu, główki będą duże i zdrowe. Czosnek nie ma wielu szkodników, ale jeden z nich może poważnie zmniejszyć plony. To śmietka cebulanka, zwana też muchówką cebulową. Wylatuje z gleby wczesną wiosną i składa jaja w niedojrzałych pędach cebuli i właśnie czosnku. Uprawę czosnku niszczą też choroby grzybowe, dlatego najlepiej ochronę czosnku stosować już w momencie sadzenia. Najpierw przygotuj ziemię. Jeżeli masz popiół drzewny, rozsyp go na polu w miejscu, gdzie chcesz sadzić czosnek. Dostarczy niezbędnych pierwiastków i będzie chronić przed szkodnikami. Weź czosnek i rozdziel główki. Przygotuj wszystkie ząbki, które masz do sadzenia. Uszkodzone i małe wyrzuć. Do drugiego pojemnika wlej wodę. Na tą ilość ząbków litr wystarczy. Wsyp jedną łyżkę soli. Wymieszaj, aby sól się rozpuściła. Wrzuć do takiej solanki ząbki czosnku i mocz je przez minimum 15 minut. Jeżeli masz możliwość, zostaw je nawet na godzinę. Potem je wyjmij i wysusz. Zrób dołki w ziemi końcówką grabi i wkładaj do nich czosnek. Możesz też sadzić czosnek bezpośrednio do gruntu, bez przygotowywania dołków. Zasyp czosnek i gotowe. Tak zaprawiony czosnek będzie chroniony przed chorobami i szkodnikami. Możesz też między czosnek wysiać marchewkę. Te warzywa chronią się nawzajem przed szkodnikami.